Proszę Państwa, zastanówmy się. Kobieta. W związku. One potrafią zadać paskudne pytania. Proszę Państwa, ja tutaj widzę na sali mężczyzn. Oni to wiedzą. Oni to czują. Oni przeżyli to pytanie takie. Kochanie, nie uważasz, że przytyłam? Nie, bo ty mnie nie zauważasz. Kochanie, ale ja na pewno jestem gruba? Nie, bo ty mnie nie kochasz po prostu, człowieku. Wybacz, kochanie, ale ja ciebie widzę. Co ty, świnia, uważasz, że jestem gruba? A następnym, co słyszy facet, jest głos lekarza, który mówi: nie, proszę się nie martwić, to tylko pęknięcie czaszki, jutro go do domu wypuścimy. W sumie ja też, kobiety są dziwne dla mnie. Mam przyjaciółkę, która bardzo religijna jest. Ostatnio mi opowiadała właśnie, jak to zasiadała do stołu i ona się modliła w ten sposób. Panie, pobłogosław to jedzenie, żeby kalorie poszły w cycki. Nie, to jest po prostu dziwne, to jest straszne dla mnie. Ja tych kobiet nie ogarniam. One są dziwne. Mój kolega, który jest strażnikiem miejskim, opowiedział mi ostatnio taką historię. Przechodzi sobie drogą, tam park, nie? Jest para staruszków, 40 lat, prawda? I oni sobie stoją, tam rozmawiają, patrzą sobie na gołąbki, strażnik sobie przyszedł dalej. Ale nagle słyszy: ratunku, ludzie, pomocy, gwałciciel! Wraca się tam do tych ludzi i patrzy, że to baba wrzeszczy na tego dziadka. I ona tak mówi: on mi chciał zgwałcić. A strażnik miejski pyta się: czemu? Człowieku, co masz na swoją obronę? Proszę pana, to było tak. My sobie tu siedzimy, ja sobie patrzę na ptaszki, ona sobie patrzy na te dwa gołębie przechadzające i mówię: może zrobimy to, co one. Ale sytuacja z gołębiami drastycznie się zmieniła za chwilę. Na koniec taki krótki żart. Króciuteńki. To jest w ogóle całkowita zmiana, to jest historia polska. Bitwa pod Grunwaldem. Obóz Jagiełły, obóz Krzyżaków, prawda? I tam przychodzi Giermek do namiotu królewskiego i tak mówi: królu, król, królu, słuchaj, jacyś ludzie przyszli. Ty, człowieku, ja nie wiem, kto to jest, ale w ogóle jacyś z mieczami chcą się z tobą widzieć. Królu, uważaj, oni jacyś dziwni są. Tam Jagiełło wychodzi, prawda? I stoją ładnie krzyżacy, każdy krzyżykiem oznaczony. I tak mówią: królu, przynosimy ci oto te dwa nagie miecze, abyś wolę swą walki wykazał i walczył z nami w polu. A tam Jagiełło tak wychodzi i mówi: chłopaki, dajcie spokój. Chłopaki, idźcie sobie, chłopaki, naprawdę. Idźcie sobie. Królu, ale jak to? Historia tego wymaga, ludzie tego wymagają, Polska tego od króla wymaga. Chłopaki, dajcie spokój. Jezu, jak mnie czerę prypie. Chłopaki, Zawisza Czarny miał wczoraj urodziny. Ludzie, naprawdę. Jeszcze Litwinki rano przyszły, jaka pogoń była. Kurczę, idźcie sobie. Idźcie sobie. Tam krzyżacy już porządnie rozeźleni. Królu, przyjmij te dwa nagie miecze. Tam Jagiełło: Jezu, to rzućcie tam w kąt namiotu. Oni tam rzucają te miecze w kąt namiotu i tam słychać takie psss. Chłopaki, ale nie na ponton.